Zapraszamy do Mesta. Witam Was tutaj, cześć, cześć znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra. Tym razem zapraszam Was na dzień otwarty na stacji C20 Kondratowicza, czyli na Targówku, niedaleko stacji metro Brudno, obok urzędu dzielnicy Targówek. Będzie można wejść, a dokładniej na parkingu od urzędu dzielnicy będzie wejście na plac budowy. Będzie można wejść w godzinach 11-15, z czego ostatnia grupa będzie jakoś w godzinach 15 pewnie wchodzić, ale trzeba być oczywiście wcześniej. Od razu mówię, warto być wcześniej, ponieważ kolejki na ostatnim dniu otwartym były takie, że tam się z tego co słyszałem stało godzinę lub nawet półtorej godziny do samego wejścia, czyli naprawdę długo. Także zapraszam serdecznie. Mało, jeżeli mam takich atrakcji jak zwiedzanie stacji metra jest małą, to ja tam też będę przy okazji, jakby ktoś chciał się ze mną spotkać, tak przy okazji, tak jak było to na Bemowie. Także zapraszam. Co trzeba spełnić, żeby wejść na plac budowy? Po pierwsze wypełnić deklarację, którą macie w linku w opisie i teraz on się powinien pojawić w karcie. Po drugie jest potrzebne dla Was skryte obuwie o twardej podeszwie. Długie spodnie i kask ochronny i kamizelka, ale to dostajecie już na miejscu, także tego nie trzeba mieć. No i dobre zabawy właściwie. Można robić zdjęcia jak zawsze. Co się tam pewnie powiedzą, czy można, czy nie można, ale też wątpię, żeby nie można było. I też warto je robić, aby później mieć zdjęcia do pokazywania na przykład w przyszłości wnukom czy innym osobom i zobaczyć, jak metro będzie już za rok tutaj wyglądać i może nawet jeździć. Ale zobaczymy. Dokładnie to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zwiedzanie będzie polegało na przejściu się po hali odpraw, gdzie w przyszłości będziemy kasować bileciki, i zejściu na peron. Nawet wejdziemy do części technicznej, gdzie w przyszłości już nigdy nie wejdziemy ponownie. Do tunelów tylko będziemy mogli zaglądać z poziomu peronów, bo w sensie peronu, nawet nie ma dwóch peronów, bo niestety nie będziemy wchodzić do tunelów. Także tak to mniej więcej wygląda. Zapraszam serdecznie, tak jak mówiłem, ja postaram się tutaj być w tych godzinach po 11, tam 20, jak już wyjdę z metra, to nie wiem, tam do 13, 14 jakoś postaram być, może jak będę mieć naprawdę za dużo wolnego czasu, nawet do 15 posiedzę i może tego samego dnia jeszcze pojawi się film z tego zwiedzania, albo dnia kolejnego, zobaczymy jak to będzie, znaczy dnia kolejnego. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i materiałach na moim kanale. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i możecie mnie subskrybować, aby nie przegapić tego zwiedzania, jeśli w tym okresie nie możecie być w Warszawie i tego zobaczyć na własne oczy. Ale na własne oczy to zawsze jest najlepiej. Do zobaczenia już wkrótce i na placu budowy. Cześć!